Halo, halo, cześć! Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym się wam jeszcze pochwalić. Spójrzcie na to. Sakuya Izayoi, moja pierwsza widzka, wykonała dla mnie takiego wspaniałego fanarta. Ja go dostałem 24 kwietnia, więc nie wiem, kiedy zobaczycie ten odcinek. Mam delikatny poślizg. No, kurde, w życiu fanarta nie dostałem. Mega się jaram. Wrzuciłem go sobie nawet na awatar, co już na pewno zauważyliście. No i jeżeli chcecie, jeżeli zajmujecie się rysowaniem, to oczywiście możecie mi coś podrzucić. Ja z chęcią opowiem o tym przed odcinkiem. Takie hashtag tak dziwnie gimperowskie. No i jeżeli będzie naprawdę fajne, mogę sobie na przykład wrzucić na awatarek. W opisie będziecie mieli link do pingera Sakui, jeżeli was to zainteresuje. A teraz przejdźmy do odcinka. Cześć, jestem Pytello, a to kolejny odcinek The Binding of Isaac, Wrath of the Lamp, Eternal Edition. Słuchajcie, dzisiaj zagram sobie Judasem, oczywiście na hard modzie. Ja przed chwilą miałem wspaniałe podejście, słuchajcie, zdobyłem technologii, zdobyłem w końcu Sacred Heart'a, pierwszy raz w życiu. Niestety wyłączyłem nagrywanie przez przypadek, zorientowałem się po dwóch piętrach, no i nie wrzucę wam takiego niekompletnego rana. Dla zainteresowanych dodam wam jako ekstras fragment nagrania z zarąbistym fioletowym laserem, jaki mi się udało stworzyć. No ale na razie bez przedłużania, zaczynajmy! No niestety trafi nam się Selar, a tak w ogóle nie wiem, kiedy wejdzie ten odcinek, ale chciałem się wam pochwalić z tym. O, jesteś taki przyzwyczajony do tego laseru jestem. Choć tutaj pod ścianą cię chciałem zabić. No to w takim razie ciebie tutaj wyślę, a jeszcze muszę wam opowiedzieć, że nie wiem, kiedy wejdzie ten odcinek, ale był tutaj taki okres przez 6 dni, że nie odpisywałam na żadne wiadomości, nie wrzucałam żadnych filmów. Już śpieszę z wyjaśnieniami. Dostałem szlaban na kompa. O, na to liczyłem właśnie. Znaczy nie na szlaban, ale na te 6 monetek za darmo. No i niestety nie mogłem nic wrzucać, nie mogłem dla was nic nagrać. A szkoda, bo mam teraz weekend majowy, u mnie są maturki. Tak więc mam teraz sporo czasu wolnego. Unlocky Horn. Czyli taki item, równie dobrze mogłoby go nie być. No ale może będzie ciekawie. A jak miał jakieś technologii, fajnie by to na pewno wyglądało. No i niestety tyle filmów miałem ponagrywać, a już mam 2/3 weekendu za sobą. Strasznie szkoda, strasznie. No ale nagram dla was tego Judasa. No i wydaje mi się, że będziecie w miarę zadowoleni. Szkoda, że tam to poprzednie nagranie nie wejdzie, bo tyle głupot, tyle wspaniałych decyzji, takiego heroizmu. Eteryczna ręka zrobiona, strasznie szkoda. O, liczyłem jeszcze na jakąś bomberkę, bo chcę tam te monetki zdobyć. A z takich dodatkowych wiadomości to, nie wiem, już się na pewno wam chwaliłem na którymś materiale, że kupiłem sobie pop filtr do mikrofonu, dzięki czemu jakość dźwięku byłaby jeszcze lepsza, bo mnie na razie nie zadowala. No ale niestety dostałem teraz wiadomość po 2 tygodniach, że pop filtra nie dostanę, dostanę co najwyżej zwrot pieniędzy. No i na pop filtr niestety musicie poczekać jeszcze przynajmniej 2 tygodnie. Jeszcze nowego nie zamówiłem, a chcę dostać zwrot kasy za poprzedni. Wow, pięknie. No i niestety nie wiem, czy zaczynać nową serię, bo chciałem ją zacząć już, wiecie, posiadając to akcesorium, żeby jakość dźwięku była lepsza. No ale zdam się tutaj na waszą opinię, czy wolicie dostać nową serię wcześniej, za to z nieco gorszą jakością dźwięku, czy jednak wolelibyście poczekać. Czekam na wasze odpowiedzi. Chodź tutaj, kolego. Kurde, nieco za wcześnie. Pośpieszyłem się. A wydaje mi się, że właśnie tutaj będzie Top Secret Room. Kolego, kolego, proszę iść na górę. Pod ścianę! Kurde. Nie no, ja jakieś przyspieszenie tu zaraz walnę, jak to będzie... przyspieszenie. No chyba nie sprawdziło nawet tej ściany. Trudno, olać to. I tak nie mam bomberek. No tak, tam był Top Secret, tam był Top Secret Room. A szkoda. Zmaksymalizował sobie pięterko. Mamy tutaj jeszcze gniew, bardzo fajnie. Może wypadnie z niego jakiś itemek ulepszający bomby. Proszę umierać. Kurde. A ja tutaj wyskoczył. Mógłbym spróbować go cube'ów mitem walnąć, ale nie ma co ryzykować. Jeszcze się na nas pogniewa. Świetnie, to jest bombka. Kurde, zarobiście. Nie no, w takim razie sprawdźmy sobie tam ten Top Secret Room. A może tam będzie Eternal Heart? Byłoby wtedy warto. Zobaczmy. O właśnie. Jest Eternal Heart, wspaniale. 2 herb kontejnery. Na pierwszy Selar, no dobra, gramy przecież Judasem. Kurde, szkoda, bo wydaje mi się, że w poprzednim ranie miałbym jeszcze Gapiego. O, tu 6 monetek było, kurczę. Więc na ten raz to był po prostu był jeszcze mocarniejszy niż nasz Samson. No ale cóż, czasami tak już w życiu bywa, że serce pragnie, dusza śpiewa. Jakie pokoje pasywne tej pieniążki, jest skała X, skapular. Jak działa skapular? Kiedy mamy pół serduszka, wtedy pojawia nam się jedno szare serduszko do końca pokoju. Całkiem przydatny przedmiot, poza tym, jeżeli się nie mylę, można za jego pomocą robić takie chore komba. Że na przykład, o chwileczkę, nie da się chyba sprawdzić też ściany, chyba nie. A ja bomby nie, to klucz.
da się nim robić takie chore kompa, że ranimy się na Blood Donation Machine, tracimy tam to szare serduszko i wychodzimy z pokoju, potem wchodzimy jeszcze raz i tak w nieskończoność, aż wykorzystamy wszystkie czerwone serduszka na piętrze. Wow, to było bliskie, no nie? Bliskie jak spotkanie z pedofilem. Ryszard Stonoga na pewno miałby więcej w tej kwestii do powiedzenia. Co ty zespawnowałeś? A nie, o właśnie, te juniory, mówiłem wam, one sobie segmenty dodawają, widzicie to? On teraz ma 5, no już nie, ale miał 5. Słowo honoru. Po tej Loki's Horn coś zrobił, a bo są ślady czerwone. Ja się widziałem je, chociaż słabo je widać na tym czerwonym tle. Może najpierw tamtą główkę, żeby się, wiecie, się nie rozszerzyła. Nie dorabiajcie sobie segmentów. O, dziękuję bardzo. No nie, no niestety straciliśmy zdrowie. Mój Devil Rumik. Dobra, ale jest Eternal Heart. Kurde! Tam jeszcze... tam jeszcze ta rana była. Nie daruję sobie tego. Jakieś pół serduszka jakby wpadło i kurde, miliard bomb. No tu nie, no tutaj bombka to jest konieczność, no nie? Wiem, co zrobię, ten trik zastosuję, chociaż nie wiem, czy się wyrobię z prędkością. Tu już byłem, czemu ja tam wszedłem, nie wiem. Jest arenka, boss arena, świetnie, akurat mamy jedno serduszko. Całkiem w pytkę w takim razie. Ło, prawie. A mamy jeszcze skapulara jakby co. Więc jestem wysoce ukontentowany z liczby naszego zdrowia. Co ja powiedziałem, takie nie po polskiemu. Wiem, co zrobię, kibowitem was będę napierdzielał, jak takie cwane jesteście. O, proszę. Kurde, dwie bomby. Ty głupia gro. Chodźmy tu na bossa. Szminka, czyli wiecie, zwiększony zasięg. Jeden itemek tego typu zawsze w pytkę. Kurde, źle, trzeba było sobie książkę naładować. Poszłoby wtedy sprawniej. No ja wiem, że to jest tylko monstro i tak dalej, ale wiecie, mimo wszystko. Kolego, nie wyskakuj mi. Proszę, nie podskakuj tutaj. Znaczy tak lekko podskakiwać to możesz, ale nie próbuj się wybić. Przecież nie masz kanału na YouTube. O! Pięknie, teraz jeszcze juniory, prawda? Tak jest, ale nie będzie czaba. O właśnie, dostaliśmy szare serduszko. Kurde. To szare serduszko chyba nam zniknie po oczyszczeniu pokoju, prawda? Nawet nie wiem. Mimo wszystko fajnie byłoby najpierw przeżyć. To byłoby takie w pytkę, nie powiem. O, jesteś. O, dobra, ładny unikers. Przecież moja zasługa, prawda? Takie wspaniałe uniki. Te kocie ruchy. Dostaliśmy wieszaczek, jestem naprawdę zadowolony. I zobaczymy, a nie, treasure room już sprawdziliśmy. No, w treasure roomie chyba, co tam było w tym treasure roomie? Nawet nie, a skapular, no tak. No to widzicie, skapular nam uratował właśnie życie. Ale na to liczyłem, tak? To nie czym się zdecydował wejść na rękę. Co my tu mamy? Pół serduszka, wspaniale. Nie ma co się na razie ranić, szkoda tego szarego serca. Wow! Book of Belial, nie no, nie będę na w taki pokój Book of Belial odpalał. Bez przesady. Co my tu macie? Mamy kluczy Kensa. Mamy złote skrzyneczki. Nie mamy bomb. Wiecie co, jestem tak zdesperowany, że aż się zranię tutaj. Kurde! Oszukali mnie, pół szarego serduszka moje. No nie, skała X. Wiecie co, w akcie desperacji aż do sklepu wejdę. No, kurde, nie wierzę. Fajnie. Co ja teraz zrobię? Na bosie jest chyba jakieś pół serduszka, nie, tam jest Eternal Heart. To kupię klucz za 3 monety w takim razie, może się kiedyś przyda. Ja pierdziele, co za piętro, chodźmy z niego jak najszybciej, bo mi wstyd. Weźmy jeszcze tego Eternala. Ja pierdziele, jeszcze skałę X stracić, to jest nie do pomyślenia. Właśnie problem z tym hard modem jest taki, że brakuje tutaj bomberek. Klucze jeszcze, ale te troll bomby cholerne. Straciłem jeszcze zdrowie, no kurde, głupia gra się mieści. Nawet nie wiem za co. Taki dobry jestem, 4 monety za klucz, do dupy. Jestem tylko 3 monetki w plecy przez to wszystko. Czaszkęsy. Jeszcze jakieś damage by się przydało na tym Judasie, no nie, taki przyzwyczajony do tego laserka byłem, kurde. No, wstawać. O, takie unikejro jakieś takie chore chciałem zrobić, ale stwierdziłem, że może jednak nie będę się popisywał i nie stracę zdrowia. No i wyszły na moje. O, znowu taki siarański pokój troszeczkę. A przecież ja mam szpilki, mamy, więc teraz... Dlaczego on dostał obrażenie, skoro był schowany? Nie ogarniam. Chodźmy na bossa, żeby nam się naładowała książeczka. O nie, ja głupi jestem! Eteryczny pip, a ja mam jeden health container. W takim razie do widzenia. Mi się wydaje, że tego nie zrobimy. Wow! Kurde! Nie no, jak zrobić coś takiego? Nie wyobrażam sobie, żeby...
Kurde, patrzcie ile on tych oczek robi. Coś strasznego. Chodźmy może tutaj, dobra, dobra. Nie wiem, czy spróbujmy to zrobić, jeśli jeszcze podrapię, gdzie się tylko da. Żeby mi nie swędziało podczas walki. Wow, wow, dobra, 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 nic mi nie zrobiłeś jeszcze. Jeszcze, kurde. Dead Parano, o właśnie, skapular, dziękuję ci. Dziękuję ci, że jesteś. Mój Boże, co to jest? Co to jest? O, teraz możesz dostawać? Tak. Okej, 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 okej. Staramy się nie dostawać obrażeń i powinno wszystko być dobrze, kurde. Dobra, zginiesz, zginiesz. Tak jest. Dobra, co możemy zrobić? Weźmy sobie ten, ten breakfast. Zobaczmy, co mamy w Devil Roomie. O kurde. Mom's Knife i The Mark. The Mark bierzemy. Kurde, ten Mom's Knife. No dobra, niech będzie. Mamy sporo, właśnie Mom's Knife nie jest takim, znaczy ma dużo obrażeń, ale czy on jest takim mocarnym itemem, to ja nie wiem. Wejdziemy do Curse Roomu. W Curse Roomie mamy, o proszę. Guppy's Head, bardzo kuszące. Właśnie, weźmiemy Guppy's Head, a wiecie dlaczego? Bo przyda nam się obrona, jak będziemy używać noża. A przecież i tak mam tak chore obrażenie, że Book of Belial nam się nie przyda. Znaczy, daje nam szansę na Devil Room i to jest całkiem w pytkę. Wow! Kurde, Unikeira zrobił, no nie. Nie spodziewałem się tego, bang. Jeszcze dostałem raz. Nie, to kolego, to trzeba inaczej rozegrać. Ty nożu, że mam zwiększony zasięg, powinieneś umierać. Właśnie tego się obawiałem, dlatego nie podchodziłem zbyt blisko. Kurde, ten skapular nas uratuje tej miliard razy. Raz na pokój on działa, muszę uważać, kurde. I ten zasięg jest żałosny, kurde. To jest jakiś dramat. Do widzenia. Tak jest, left hand. Left hand bardzo się przydaje, jak się go dostaje na niższych piętrach i zamienia wszystkie skrzynki i macie Guppy Stale'a, to jest praktycznie gwarantowany Guppy. Tutaj mamy, no dobra, postawy bombkę tutaj, kluczyk się może przydać. Wiem, że na górze może być jakaś bombera, ale nie żałuję. Co my tu mamy? 9 monet, wydaje mi się, że było warto. Możemy nawet wejść do sklepiku. O proszę, 10 monet. Co to, Mom's Knife nie daje rady? Niemożliwe, ma największe obrażenia w grze. Nie było jeszcze Treasure Roomu, więc chodźmy na razie na dół. To tam się na pewno dostaniemy, może jakaś drabinka. Nie, drabinki nie ma, jest jakiś żałosny item i karta. I the Magician. Na pewno dobry, zwłaszcza na Mom's Knife, prawda? Już ci wezmę, ale... Kurde, bombery by się przydały, tam jest jeszcze skrzyneczka do zebrania. Bang. No, to taki pokój to nie problem, aż wykorzystam I the Magician. O, świetnie, jest bomberka. Jest książeczka i Mom's Contact. Nie wiem jak to działa, to jest, wiecie, mrożenie. Czyli stun. Stan, przepraszam. Nie wiem jak to będzie działało z nożem, mam nadzieję, że będzie. Tutaj sobie sprawdźmy, co tam będzie. Liczę, że jakieś bomberki. O, jest bomberka, bardzo przyzwoicie. Tych dwóch niestety nie dorwiemy. Ale za to... Słuchajcie, tutaj może być, tu jest skrzyneczka. Ale tu może być Top Secret Room, wiecie. I ja chyba Top Secret Room bardziej bym wolał. No, tak mi się wydaje. Ja wiem, że tu może być item Guppy'ego. Aha. Dobra, już nic nie mówię. Czy tu może jest jakaś bombka w sklepie? Nie ma. W takim razie spadamy z tego pięterka. My już tu wszystko porobiliśmy. Po Book of Belial nie wracamy. Jesteśmy zadowoleni z naszego Guppy's Head'a. No i tworzymy szczęśliwą rodzinę. O, jeszcze Eternal właśnie. I spadamy. Co my tu mamy? Katakumpsy drugie. No dobrze. O, jaki pokój zły! Bardzo zły. Dobra, jest champion załatwiony. To dobrze, ma największe obrażenia. Kurde, jeszcze tego eterycznego pasowałoby jakoś... O, właśnie. Spoczko, tamto mleczko nie zadaje obrażeń, tylko spowalnia. Kurde, te wszystkie... To był dźwięk niszczenia skały. Co się stało? Ja nic nie wiem. O, proszę, znowu taki sam pokój. A, bo ja left handa przecież mam. Dlaczego tam ta skrzynka się nie zamieniła w czerwoną? Nie rozumiem. Wow, wow, wow. Jest bomberka. Niestety ja nie mam jak cię zebrać, koleżanko. Kurde, już się bałem, że kolejny pokój z pająkami. O, proszę. Tylko jeden fragment wyleciał. Drugi na pewno dostał. O, właśnie, z nożyka. Freeze effect, właśnie. On działa i napierdziela. Wow, 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 pięknie. Tutaj nie straciliśmy zdrowia. Muszki, okej. Okay. Jeszcze więcej much. Wow, właśnie miałem już tutaj tak strzelić, wiecie, ale... Zaraz, zaraz, Sebastian. Stracisz zdrowie, więc może lepiej tego nie robić. Bang! No nie na to liczyłem. O, tu jest jeszcze skała X. Jak zwykle nie ma czym jej zebrać. Kurde, prawie stracił. O, dziękuję bardzo, gro. Jakby to podstawić, żeby było śmiesznie? Chyba tak.
Nie no, nie będę się bawił. Dwa szare serduszka, dziękuję gro. W sumie nie wiem, czy to dobrze, że je zebrałem, chyba nie. Właśnie dlatego tak zrobiłem. Tutaj mam jeszcze jedną bomberkę, trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać jak o Katyniu, o żołnierzach wyklętych. Kolejna skrzynka. Kolejna boss arena. A ja nie mam jak stracić zdrowia, kurde. Kolejarzy. No, kolejarzy też nie zabiłem. Już skoryguję swój błąd. Mamy też treasure, w którym będzie. Mam z Bottle of Pills. Poużywamy sobie na tym piętrze. Ale tak to niestety muszę się zastanowić. Aha, to fajnie, kurde. Nóż nam się będzie dłużej ładował. 6 pokoi tutaj nie zrobimy, tak mi się wydaje. No to chyba lepiej z tym gapis coś tam chodzić, prawda? Nie no, zaryzykuję. Kurde, jakie to... Jaki zasięg mam żałosny, ile ten nóż się ładuje. Gra mi przycina, rodzice mnie nie kochają. I pop filtra nie mam. No dobrze, może nie jest aż tak źle. Pop filtr jeszcze będzie. Bombzarki. No dobrze, w sumie nawet w pytkę. Kurde, kurde, moje pieniądze. Moje zdrowie przede wszystkim. Srać te pieniądze. Ja pierdzielę. No dobra, 3 monetki pewnie w dupę, ale patrz ile szarych serduszek poszło. Ja bym tu poumierał. A muszę jeszcze stracić 1,5 serduszka. Właśnie się zastanawiam, czy do tego doprowadzić, czy grać normalnie. Chyba do tego doprowadzę. O, 0,5 serca. Wspaniale. O, 13 monetek. To i tak już bym do sklepu nie wchodził. Bang. Jest bomberka, fajnie. No właśnie, tak spodziewałem się. Chodźmy na bossa, może na nim zdrowie stracimy. The Hollow, eteryczny Hollow. Wydaje mi się, że nie, kurde. O, freeze effect, czyli jednak działa. Kurde. Co ja robię? Dobra, straćmy to zdrowie, żeby mi się jeden health container. No i kolego, umieraj. Zaraz, zaraz, bo to muchy spawnuje, takie mądre jest. Skuć się na nim, skuję się. Skuj mnie. Dobra, na to liczyłem, tak po cichutku. Żeby tego zdrowia nie zebrać, spadamy. A co gdybym miał jedno czerwone serduszko i jedno... Kurde, nie! Zebrałem przez przypadek ten item, gro! Dlaczego? Kurde. Zaraz pomyślimy co zrobić, wyczyśćmy na razie pięterko do końca. Tutaj stracimy zdrowie. No, że też ja do takich rzeczy muszę doprowadzać. Nie do pomyślenia, no skuj mnie. No, chodźcie mi tu. No, ludziksy. Znaczy ludziksy, duże słowo, kolejarze. Kolejarze też ludzie. No właśnie, i jeszcze raz proszę. No ty, to ty mnie skuj w takim razie. Jezu, że ja celowo obrażenia dostaję, to jest jakiś dramat. Chodźmy na arenę. Jakby co skapular nam uratuje życie, znowu. Co to jest za ran dziwny? Ja chcę tamten Sacred Heartem. A jest Xbox, czyli tak średnio warto, ale jest serduszko. Jest jakiś bibelocik, ale ciarajski, więc nie będziemy go zabierać. Wow, wow, wow. Ło, ten nóż. Jeszcze freeze effect siadł. Nie, freeze effect i mam snipe. Dlaczego? Nie powinieneś nigdy wstawać. Dobra, 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 bo jeszcze mi się wbijesz na nóż, a jeszcze nie ma takich dużych obrażeń, więc może lepiej nie. Ja bym chciał, żebyś nożu się szybciej ładował nieco. Nie, ten freeze effect to jest coś mocarnego. Aż mi się dźwięki wyciszyły w grze. Wyciszyły może nie, ale cisze są. To zwiększa bomby. Nie chcę ciebie. Co to za pigułka? To jest bomb... Wykorzystajmy ją. Weźmiemy sobie kartę. I teraz tak. No dobrze, na skrzynkę spróbujmy. No ja nie wiem, czy będzie warto. Zobaczmy, co to będzie. O proszę. O proszę. Wiecie co? Za latanie i zwiększoną prędkość. Za latanie, to ja się zgodzę. No wydaje mi się, że podjąłem, że dokonałem słusznego wyboru. Mam jeszcze kluczyk Ensa. Możemy w takim razie... O proszę, w takim razie ja już nie muszę tak bomb marnować. Jest Arcade Room, czyli miałem to zrobić z tymi serduszkami, debilu. Więc nie było to się tak spinać. Mam jeszcze jak mam z Bottle of Pills naładować, ale oczywiście weźmiemy Gapiseda. O ile pajękajrop. No nie, nie, ja tutaj nie wchodzę, do walki w zwarciu się nie angażuję. Mogę najwyżej zrobić coś takiego od czasu do czasu. Dlaczego to są dźwięki niszczenia kamieni? Zamiast zabijanie pająków, takie... O właśnie, naprawiło się wszystko. I ta rzecz, która zawsze mnie zastanawiała, dlaczego w pajęczynach jest zmniejszona prędkość latania. Trollbombka, pigułka. Tears down, no kurde, najlepsze pigułki! Żeby się wszystko jeszcze dłużej ładowało. 2 monetki, wspaniale. Jeszcze szukamy sklepu w takim razie. Ja tu zrobię jakieś cięcie i pobaraszkuję po piętrze. O, proszę. Ciebie możemy nawet wysadzić, ale szkoda mi bomby. O, jest kluczyk, fajnie. Żeby się nie zranić, głupio. A w sklepie Eternal Super Grid. Kurde. Co ty robisz, gro? Bęk.
Wow, jeszcze żyje, dobra. Nie, ten stun wygrywa nam grę. To może być całkiem ciekawe podejście. Świetnie, tak jest, daliśmy radę. Jest Eternal Heart, wspaniale. Drugi jest na bossie, tak więc zbieramy wszystko. Gang, bang. Pogramy sobie na żebraczkach. No a ja zaraz do was wracam. Drodzy widzowie, patrzcie co się podziało. Dostaliśmy skatole, przerobiłem mnóstwo hajsu na tych maszynkach. W Secret Roomie była surowa wątroba, czyli moim zdaniem ex aequo z Epic Fetusem i Transcendencją najlepsze itemy. Znaczy wiecie, Epic Fetus to wygrywa grę, jak już zapewne widzieliście na odcinku z Samsona. No ale surowa wątroba bardzo nam się przydała. Niestety, jak to? O Jezu, jak głupi jestem, znalazłem Secret Room, dwie bomby zmarnowałem. Ale ja jestem gównem. No dobra, mogę te maszyny powysadzać. W takim razie zabieramy sobie dolara. Nic już z tym hajsem nie zrobimy. I spadamy. Spadamy na następne piętro. Dostałem jeszcze jedną pigułkę Tears Down, tak więc najlepsze pigułki. Patrz jak ten już się żałośnie długo ładuje. Kurde, jakaś masakra. Jakiś dramat, jakieś itemy pod zasięg. Byłoby bardzo miło. Ale teraz latamy, tak więc nie musimy aż tylu bombek wykorzystywać. Poza tym mamy teraz przewagę manewru, kurde. Fajnie było, jakbyś mi tej siankę zabombowała, główko, zabombuj. O właśnie. Jakoś dziwnie to zrobiłaś. No ale dobra, ja nie będę cię oceniał. Bang. Teraz jeszcze z tej strony poproszę. O! No ale nieco dalej. Okej, całkiem w pytkę. O, jesteś. Ale mi ominęło coś. Dobra, przelećmy sobie tak. O, mniej więcej na to liczyłem. Jest pół serduszka, całkiem w pytkę. Co my tu mamy? Space bar item. To jeszcze taki, no na pewno gorszy od naszego, prawda? Dobra, może tu się trafi jakiś curse room czy coś takiego. To wejdziemy sobie bez straty zdrowia. No ale mimo wszystko to nie jest item godny naszej uwagi. Nie teraz. 99 monetek. Trzeba coś zrobić z tym kapitałem. Kurde. Dobra, ściany tutaj posprawdzać. Dobra, północ sprawdzona. Kurde! Dobra, ważne, że nie od bomby. Proszę mi tutaj na dół strzelić. O kurde, ja zdrowie tracę w głupi sposób tylko przez te wybuchy cholerne. Moje szare serduszka. Szare serduszka na automacie powygrywałem. Dobra, jest okej. Jeszcze mam, że kolejny pokój z główkami. Ale nie, mamy tutaj bardzo przystępnego Blood Donation Machine, który nie chciał nam wybuchnąć na ostatnim piętrze. A szkoda, bylibyśmy wtedy szybsi. No właśnie, jeżeli my to zrobimy z wiecie czym. Z Unicorn z Hornem. Wydaje mi się, że to będzie bardziej przystępne niż wchodzenie do Curse Roomu, bo wolę stracić pół zdrowia, a tam wpadnie jakaś skrzyneczka, a może będzie złota, a może będzie czerwona i w niej dostaniemy jakiś item gapiego. Byle nie Deadcat. Deadcat już by mnie nie interesował. Chociaż zobaczymy, jaki deal z diabłem jeszcze będzie, o ile będzie. Zwykła skrzynka. Bombka i kluczyk, no dobra. No dobrze. W takim razie, teraz wracamy po spacebar. Tutaj nie ma secret roomu, co ciekawe. 99 monetek, liczę oczywiście na jakieś arcade roomy, albo przynajmniej jakieś samotne maszynki. Może w sekretnych pomieszczeniach będą, o właśnie. Fortune Telling Machine, no niestety nie mam, torebki mamy z bibelotami. Nie stać mi było na nią. Wow! Kurde. Świetnie, a ja po prostu mogę podlecieć przecież. Do ciebie też, bang. A ciebie już mogę zrobić w taki mądry sposób, zmyślny. Ale ty może zdrowia, coś strasznego. Troll bombka. Świetnie, nie doleciała. Co my tu mamy? O kurde, ja go nie lubię bardzo. Zabij się na kolcach, o właśnie. To jest kuszek Janusz taktyki. Główka gridowa. Chwila, bo tutaj będzie na pewno. A jednak nie. Okej, okay, jeszcze raz się naładowała. Jeszcze raz się naładował Gapi set, fajnie. Ojojojojoj. To jest zły pokój. Trzeba naładować sobie nożyk. O właśnie, pięknie. No jestem troszeczkę dumny. Skała X, wspaniale. Może jakaś trollbombka wypadnie, tak więc jeszcze nie będę swojej bomby zużywał. Kurde, fistula była, jak ja mogłem jej nie zauważyć. Dobra, teraz w sklepiku będzie czysto, ponieważ na poprzednim piętrze był Eternal Grid. No niestety nic tu nie ma, ale może to będzie Dirceia. Luck up, no to nawet jestem bardziej zadowolony. Chociaż najbardziej mnie... Small Rock, proszę. Wręcz by mnie bardziej zainteresował chyba. Czy on zmniejsza prędkość? Chyba było coś takiego. O, eteryczna wojna. O, pięknie, dziękuję ci. Dlaczego tak krótko? No, ja sobie tutaj stanę w rogu w takim razie. Ja czekam na mój nożyk z powrotem. Kurde, gdzie ty jesteś, wojno?
Dobra. Ja cię jakoś inaczej porobię. Nie no, ja te globajny muszę najpierw pozabijać, no nie? Bez tego nic nie będzie, ziom. O właśnie, i ty już możesz szarżować. I teraz już sobie możemy wejść, o tutaj. A to rzeczywiście taki boss globajnów. Tutaj mamy Eternal Herta. Kolego, co ty robisz? Proszę wyjść. Cube of Mind drugiego poziomu i jest jeszcze Devil Room. O kurde. Nie no, Guppy Stale'a bierzemy na bank, idziemy przecież do The Chest. I drugi item Guppy'ego. Jak? Oczywiście Guppy'im zostaniemy, oczywiście, że to robimy. Bang! No, jakiś taki mało Guppy'owy jestem. O właśnie, teraz już jestem. Kurde, co za run! Czy chcę przerabiać czerwone serduszka? Wydaje mi się, że nie, że chyba nie chcę. Chociaż z drugiej strony... A skubnijmy się może raz. No dobra, nie więcej. Spadamy stąd w takim razie. Kurde, teraz to rozpierdzielamy, no nie? Jeszcze z tymi muchensjuszami i z mam snajfem. Oczywiście bierzemy wszystko z taką ilością hajsu. Mogę sobie pozwolić na to. Proszę, jest jeszcze arenka. Nawet jak to będzie boss arena, no to jesteśmy na coś takiego przygotowani. Nie mamy jeszcze mapki. Nie wiemy, gdzie będzie sekretny pokój. Ale ja już się wszystkiego domyślam. 79 monetek. To już robi, wiecie, robi wrażenie. Wydaje mi się, że gra mogłaby chodzić nieco szybciej, więc może zejdziemy zaraz na średnie detale. A właśnie, ja mam skatole, więc nawet takie eteryczne muchy mi nic nie robią. Proszę bardzo, jeszcze więcej much. Jeszcze Guppy mi będzie robił muchy, o kurde. A że też, od razu się nie zorientowałem, no nie? Kurczę, proszę tutaj umierać, dobra. A tam muchy poleciały, ale nie zabiły. Świetnie, dwie skrzynki. O kurczę. Nie, dziękuję. Ale właśnie, czyli The Left Hand nam już nie jest potrzebny, no bo to, co można dostać z czerwonych skrzynek, już dostaliśmy. Ale wiecie, gdyby nie on, to chyba, nie wiem, czy by się udało. Znaczy, z Devil Roomu to było, więc pewnie tak. O proszę, kolejna skrzyneczka, ja już w sumie bym wolał zwykłe skrzyneczki. Bang. Z tych ognisk coś wypadnie może? No, chyba nie, tu może być sekretny pokój. No i jest, co my tu mamy? 3 monetki, liczyłem na jakąś maszynkę, może jakiś przedmiocik. Choć w sumie co moglibyśmy dostać? Transcendencję Epic Fetusa. O, takie itemki są zawsze dobre. Mnóstwo szarych serc. Tak jak teraz myślę, drugi raz bym chyba tego zdrowia nie zamienił. Dobra, najpierw może ognisko, bo ono teraz jest najgroźniejsze. Bang. Okej, okay, a proszę jeszcze przecież, kurde, nie stracić zdrowia na takim pokoju i na ognisku stracić. Proszę. Fortune Telling Machine, na nim sobie trochę pogramy, mam nieco hajsu. A tutaj mamy strzykaweczkę zwiększającą speeda, więc jestem bardzo zadowolony. Jeszcze by się coś pod zasięg przydało. Pięknie. Aha, już wiem, ten dźwięk, ten wiecie, niszczenia skały jest wtedy, kiedy atakujemy zamrożonego przeciwnika. Proszę, jest bomberka. No i Knightsi. Kurde, akurat z mam z knife'em nie powinni stanowić żadnego problemu. Bang. Co ty? Pancerniak jakiś. Kolejna skrzynka. Dobra, już mam dosyć tego bibelotu. Tak więc za chwilkę pogram. Dobra, pięterko wyczyszczone. Niestety nie dostałem z Fortune Telling Machine żadnego bibelotu. Dostałem tylko dwie karty podwajające klucze. No i oprócz tego wysadziłem jeszcze Blood Donation Machine, z którego, znaczy nie wysadziłem. Dałem mu raz, tylko raz dałem mu zdrowie. No i dostałem Eve Buga, którego oczywiście nie biorę, no bo mamy mnóstwo pieniążków, a teraz ich nie potrzebujemy, kurde, te skrzynki głupie. Czyli może jeszcze jakiś itemek z nich wpadnie, jakiś Bloodlust, Money Equal Power, o, Money Equal Power byłby w pytkę. Proszę bardzo, Gridzioszek, no dobrze, skoro już jest, no to niech umiera. I kolejna skrzyneczka. Trollbombka, nie najlepiej. No muszę przyznać, że bywało lepiej. I nie możemy iść na bossa od razu, bo przecież stąd już nie wrócimy. Hop. Dobra, ale za to możemy sobie wyczyścić ten pokoik. Proszę bardzo. Właśnie, bo prawie obrażonka dostałem w niemądry sposób. Weźmiemy sobie monetkę, strzelimy w górę i strzelimy w bok. Wspaniale, znowu skrzynka czerwona. Mamy mnóstwo much, ale niestety potracimy je wszystkie na tych głupich kolcach. Tu może być jakiś sekretny pokoik, niebawem to sprawdzimy. Zresztą już tak wygląda na lekko sprawdzone. O, jest maszynka do grania. Oczywiście zainteresujemy się tobą. Bang. Tak w ogóle taka ciekawostka, że jeżeli posiadacie Golden Key'a, to widzieliście, o kurde, tam są takie wejście na klucz, prawda? To czasami, gdy je otwieracie, to wypada z nich monetka, tak więc warto je otwierać. Się miałeś, kurde, strzelić, widziałem, jak składałeś się do strzału. Pogram może tej chwilkę, żeby nieco hajsiwa zbyć. A może trafi się jakiś Pretty Fly, much i tak mamy sporo.
No a Pretty Fly byłby takim wpytkiem. Zbijmy się może do 85, tak żeby wchodząc do Secret Roomu móc się jeszcze nachapać tego, tych pieniążków, tego hajsiwa. Nic tu nie będzie. No dobra, jeszcze tu wrócę. Możemy nawet wejść do biblioteki, może będzie jedno szare serce, kurde. Niepotrzebnie tego Gapi Spała wykorzystałem, bo teraz nie mam zdrowia. Bęk! Dobra, myślałem, że to będzie nieco inaczej wyglądać. Ale nie marudzę. Dobra, jest jedno serduszko. Trzeba niestety na dystans zabrać. O właśnie. Już ja żadnych obrażeń ci nie zadałem chyba. O właśnie, muchy, dziękuję, że jesteście. O, eteryczny Krampus! Pierwszy raz walczymy z eterycznym Krampusem. Kurde, jaki dzik! No dobra, jest slow. Dobra, pięknie. Eteryczne serduszko jeszcze. Dobra, bo już go nie dostaniemy z powrotem. O kurde, co to było? Co to było, panowie? Panowie, znaczy panowie i panie, no bo widzki przecież też są na tym kanale, tak się chciałem troszkę pochwalić. Na początku zresztą kobiet było więcej niż facetów. O! No nie, no dobra, no niestety czasem zdrowie trzeba stracić. Muchy, proszę nie umierajcie, wspaniale. Jest serduszko, ale one nam się już na Eve-bugu nie przydadzą. Kurde, źle. A właśnie przecież mam dziury, dobra, nie straciliśmy zdrowia. Więc jednak nie poszło aż tak beznadziejnie. Moje muchy, nie umierajcie na takim prostym przeciwniku. O kurde. O kurde, ej, zaczynam się poważnie zastanawiać, no nie? Czy na tym etapie Dice Six będzie... O jesteś, wiecie co, ja muszę pomyśleć. Może sobie wyczyśćmy jeszcze pięterko. Jeszcze pół serduszka stracimy w Curse Roomie, to na pewno. A możemy sobie książeczki poprzerzucać. Ja wiem, co zrobimy. Ja wiem, co zrobimy. Już wam pokażę taki trik fajny. Proszę, są dwie monetki. Chociaż to nie do końca ten trik, o którym mówiłem. Okej, okay, jest pół serduszka. Może to jakiś itemik będzie. Nie ma. Tak więc olewamy tamto miejsce. Wchodzimy teraz do... O proszę, kolejna maszynka. Mamy tutaj dwie książki. O, Book of Shadows, które sobie wykorzystamy, wiecie w jaki sposób. No i będę się niestety jeszcze musiał wrócić po kostkę, ale zaraz wam pokażę, jaki mam chytry plan. Dobrze, skrzyneczkę za darmo. Kurde, czerwona. Świetna skrzyneczka. Wybuchnij. O, proszę. A rzeczywiście troszeczkę mnie odrzut odepchnął. Teraz zabieramy Gapi's Head'a, wracamy po kostkę. Wracamy kostką do Secret Room, do Treasure Roomu i przerzucamy to na jakiś inny item. A, sprytne, prawda? Ale jestem mądrym graczem, najmądrzejszym. Tutaj niestety nic nie wypadło, na maszynkach sobie jeszcze pogramy, a do was jeszcze wrócimy. Bo tutaj w księgarni nam przerzuci na jeszcze inne książeczki, a to nas nie interesuje przecież. Zobaczmy, co możemy tutaj dostać. Liczę na jakiś range up na przykład. PhD. No dobra, wszystkie pigułki pozytywne, to by było całkiem wpytkę, ale niestety zostawiłem nasz... Mam z Bottle of Pills. No wydaje mi się, że mimo wszystko, ale Gapi's Head będzie nieco lepszy. Ja tu zrobię cięcie i pogram jeszcze na maszynach. No jak widzicie, przy pierwszej maszynce troszeczkę podostawałem. Dostaliśmy pigułkę Luck Up, ale oprócz tego dostałem Golden Key. I tu właśnie chciałem wam pokazać, że możemy... A nie, bo kiedy się lata, to niestety nie można tych dziurek otwierać. Taki zablokowany mechanizm, żeby nie tracić głupio... Nie, tutaj nie będzie przecież żadnego pokoju. Byliśmy w Curse Roomie. Głupio bombę tracę, wiem. W takim razie możemy jeszcze zobaczyć, czy tutaj coś będzie. No i niestety nie mogę wykorzystać tego triku ze złotym kluczem. O proszę, one up się może jeszcze przydać. Bo przecież jeszcze możemy umrzeć. To jest przecież bardzo prawdopodobne. Ja idę w takim razie na drugą maszynkę i zaraz się widzimy. Dobrze, druga maszynka no też niestety nie wytrzymała długo, ale wyszło nam nieco pomyśleć. Dostaliśmy bomb zarki i dostaliśmy też range up, tak więc będzie się nieco szybciej ładował nasz itemek. Ja je przecież znalazłem, Secret Room to... Aha, nie, wtedy jeszcze nie widziałem. Okej, okay. Możemy jeszcze poszukać Top Secret Roomu. Ja wiem, on może być w tak wielu miejscach, że głowa mała, więc ja tu może walnę jakieś przyspieszenie. A właśnie, kluczyki pasowałoby pozdobywać, bo przecież wybieramy się do The Chest, a z dwoma kluczami świata nie zwojujemy. A ja je przecież zamieniłem na bombzarki. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj koło bossa może coś będzie, nie chce mi się tam wracać. Tutaj niestety był grid. Tak więc... No tą kasę średnio wykorzystaliśmy. Mam pokój z serduszkami, jego też raczej nie wykorzystamy. Wychodzimy z tego piętra. Nieco smutni, nieco nam nie wyszło. No ale patrzcie, jesteśmy Gapi, mamy mam snajfa, latamy. I dostaliśmy jeszcze Pretty Fly'a. Eteryczna, już wygląda na tą spowolnioną, zawsze się mylę. Ło! No proszę, na trzy hity z noża, no dobra, jeden nietrafiony hit, tak więc... Tak jest, dziękuję bardzo. Zwiększony zasięg, bardzo dobrze.
zasięg na niczym nie jest tak przydatny jak właśnie na... jak właśnie mam Snipe, bo się wtedy szybciej ładuje. Oczywiście musimy brać Polaroida, spadamy. Poza tym The Left Hand już nam nie jest potrzebny. Troszkę nam, nie mówię, że krwi napsuł, ale nie był specjalnie potrzebny. Co to jest? Boss dwa pokoje od ten? Od pokoju startowego? Kurde, chyba pierwszy raz taką sytuację widzę. Głupi mózgu. Mamy za mało zdrowia stanowczo. Ten pomysł z Gapi z Pałem był fatalny. Dobra, umieraj proszę. Dobra, na szczęście Epony. No, Epony nam się niestety nie przyda. Słuchajcie, chcę sprawdzić, czy zadziała ten trik. Wydaje mi się, że nie. Dead Cat. No dam, Dead Cat nie jest potrzebny. Seven Sins też nie, ale ciekawe, czy to zadziała, jeżeli zrobię tak. Spacja. I w dół. To zabrało mi zdrowie! Ja pierdzielę! Ale jestem debilem. Kurde, trzeba było jeszcze Dead Cata zabrać, no nie? Przynajmniej miałbym więcej zdrowia. Aaaa, miałbym wszystkie itemy Gapiego. Wiecie co, ja może się troszkę po pięterku porozbijam. I z nadzieją, że... O właśnie, to jeszcze jest ten trik, który wam miałem pokazać. Że jeżeli postawimy bomberkę i wyjdziemy z pomieszczenia i do niego wrócimy, to bomba wybuchnie znacznie mocniej. Widzicie? Normalnie bomba by tak nie wybuchła. Całkiem przydatna rzecz. To podpatrzyłem u pewnego youtubera. O, dziękuję bardzo, do widzenia. Świetnie. Nie no, musimy niestety poczyścić pięterko z nadzieją, że się jakoś odkujemy, prawda? Ja wiem, że to płonna nadzieja bardzo. Mi się wydaje, czy ten hemoglobin traci zdrowie na tych śladach krwawych. Tu będzie walka z bossami, no dobra. Za trzy bomberki i monetkę. Czyli będzie to, potem będzie Chub i dwa juniory. No dobrze, skoro tak mówicie. Chub na nożyku jest... O właśnie, Chub na nożyka jest wspaniały, bo łatwo schodzi. I jeszcze dwa monstery. Proszę bardzo, kurde. Na jedno ciachnięcie noża. I spadamy stąd. Znaczy ja nie wiem, czy to pięterko czyścić, czy nie. Nie wiem, czy wam się to będzie chciało oglądać, ale w sumie... A, przeżyjecie. Tu nic nie ma. Fajnie. Oczko! Dobra, dobra, dajemy radę. Pieniążków mamy mnóstwo, liczy na jakieś sekretne pokoje, wspaniałe. Tutaj może być jakiś sekretny pokój, kurde. Oczko, 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 oczko najpierw. Dobra. Pięknie, porobiliśmy je. Tutaj może być top secret room. Ale go nie ma. Tutaj mamy Musgensa. No i mamy też niestety dwa sakery, likery, zawsze mi się mylą. Do widzenia. A w sumie nie, bo ty będziesz przy ścianach, więc może to nie jest... Dobra, to jednak teraz już jest dobry pomysł. Może tutaj być coś ciekawego, tutaj też może być coś ciekawego. No niestety nic nie ma, wydaje mi się, że na dole raczej nie będzie. Tak więc kontynuujemy zwiedzanie pięterka. To wygląda na nieco bardziej skomplikowane. Tutaj postawimy sobie bomberkę. Dobra, już bez tego triku. No niestety. Tam jeszcze może być koło bossa. A tutaj wydaje mi się będzie secret room. Ale jeszcze poczekajmy, może jakaś skała X. W ogóle chyba żadnej skały X. Nie no, jedną skałę X wysadziliśmy. Potem moglibyśmy sobie nastakować zdrowie, gdybyśmy mieli Charm of the Vampire. Ten trik też wam chyba pokazywałem. O kurde, muchy mi się nie zrobiły, bo przechodziłem przez pokój. Oj, tego buga dostałem. Bęk. Kurde, ludziksy, do widzenia. Bęk. Świetnie, pokój wyczyszczony. Nie tracimy zdrowia, dlatego ja to robię wszystko. Lock up, wspaniale. No tutaj nic oczywiście nie zrobimy, nawet nie wiem po co tu wchodziłem. Tu może być top secret room. Nie ma. Pokój z muchami, świetnie. Okej. O proszę, jest sekretny pokój, a w nim jeszcze więcej hajsu. Dobrze, zostawmy te dwie monetki, żeby, no, wiecie, nie mam co i tak, nie mam co z nimi zrobić. Do widzenia. Mało zdrowia, bardzo mało. Kurde, dwa herb kontejnery, co to jest? Mamy jeszcze drugą szansę. Jest chyba jeszcze Eternal Herb na bossie, już nawet nie pamiętam. Tears Up, o właśnie, to był Tears Down, ale PhD tutaj aktywnie działa. I konwertuje wszystkie złe pigułki na jedyną słuszną wiarę, czyli na Tears Up. Tiri zapanizm, muszę taką wiarę założyć. Tutaj nie ma, tutaj może coś będzie. O właśnie, jest to secret room. Jest pokój z serduszkami. Kontynuujemy zwiedzanie. Było warto. Tak jest, jest monetka, jest jakaś karta. Kart też nie było wiele. The Hermit, czyli teleportacja. No może być jakiś keres room, wtedy ją wykorzystamy. Na tym piętrze niestety nie będzie niczego takiego. Okej, okej, okej. Prosty pokoik. Świetnie. Ta maska jeszcze nie chciała umrzeć. Chwila, wyjdę z pokoju. O, właśnie.
Kurde, cztery hollowy to może być dosyć problematyczne, zwłaszcza, że nie umiem używać noża. Bang. Dobra, dobra, jeden poszedł. Tu chyba jak żaden Eternal Heart nie wypadnie, prawda? A szkoda. Znaczy w sumie, skoro już mam jednego, to żadna różnica. No wybuchli. No i niestety nie było też żadnej skały X, a szkoda. Small Rocka oczywiście mamy zaliczonego. Wow, wow, wow. Tutaj możemy stracić zdrowie, bo tutaj jest to chore serduszko, no nie? Kurde, ta mucha. O dobra, muchy ją pozabijały, tak więc jestem zadowolony. Bang. Jedno serduszko zostało, wspaniale. I zwykła skrzyneczka, czerwona łata. No niestety potrzebujemy Polaroida. Piętro wyczyszczone, spadamy na następne. No i tutaj ten Epony, niestety on nam się nie przyda. Zdecydowanie Guppy's Head będzie przydatniejszy. No i znowu pokój znowu boss room, dwa pokoje ode mnie. Ej, wiecie co, to moje zdanie predestynowało do niestracenia zdrowia. Chociaż nie, tam oczka tu jeszcze będą, jest Eternal Heart. No, niespecjalnie nas to interesuje. A, jeszcze nie wyjdę stąd, nie zbierawszy go. Wiecie co, aż chyba bombę podstawię, żeby on gdzieś tam przeleciał. Bo wiecie co ja chciałem zrobić? Ten trik bardzo mądry, o właśnie. Ale na razie chodźmy na bossa. O, dobra, tej bomberka. Dobra. O Jezu, jeszcze przeżył. Do widzenia. Okej, nie straciliśmy zdrowia, w sumie to całkiem możliwe. Jaki tam był boss? No tam był boss taki, o właśnie. No dobra, już straciliśmy. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. O, dziękuję, jeszcze masz stuna. Tylko ten stun jest za krótki, żeby ja na nim polegał. Dobra, zabijmy może jednego śmieciuka. Ja tu umrę jeszcze. Patrz, ile mam zdrowia, to jest w ogóle koszmar jakiś. Jeszcze Wafera nie mam. Bang. Do widzenia. Kurde, wiecie co, mi się wydaje, że tego nie zrobimy tym Judasem. No, jeszcze jeden odcinek trzeba będzie zrobić, taki randomowy, uzupełniający. Do widzenia, do widzenia. Umieraj proszę, mamo, znaczy eat leaves. Kurde, jakimi oni seriami napierdzielają, do widzenia. Ile ty masz jeszcze tego zdrowia? Tak jest, jest Eternal Heart. Jest szare serduszko, którego wolałbym nie zbierać. O właśnie, przelecimy o tak naokoło i spróbujemy stąd, o właśnie, wylecieć w ten sposób. O, trzy herb kontejnery, troszeczkę mało, właśnie, czyli teraz zrobimy tą sztuczkę z bombami. Tutaj bomberka, wychodzimy. O właśnie, a teraz wam walnę jeszcze dla porównania, jakby to wyglądało, gdybym tego nie zrobił. No widzicie, wybuch znacznie, znacznie mniejszy. No w sumie może nie było tego szczególnie widać, ale możecie mi uwierzyć na słowo. O właśnie, wychodzimy jeszcze raz. No bo po co mi te bomby przecież? O, jest Curse Room, więc możemy się troszkę pobawić. Jest też Arcade Room, który nam się przyda nieco mniej. Tu jest sekretny pokoik, więc wbijajmy. Gridzioszek, a w sumie niepotrzebnie teraz, bo ja przecież mam tyle pieniędzy. Niepotrzebnie, jeszcze jedną bombkę zmarnuję. I nie wyjdę stąd nie zużywawszy a dime. To nie, ja chyba wyjdę w ten sposób. Jak to nie mogę stąd wyjść? No dobra. O, dobrze, a dime nie zebraliśmy. Gdzie ja wszedłem? Oje, co za pokoje dzikie. Ja tu może jakieś przyspieszenie walne stałe, żeby te pokoje się czyściły jeszcze szybciej. Żeby wam czasu nie zabierać takimi ludnymi pokojami. Trik z bombami. O proszę, jednak jakaś skała jak się X się trafiła. Nie mamy kluczy. Już nie strzelisz, prawda? O właśnie, jest Edaim kolejny. Do księgarni nie, no nie będę wchodził przecież. Mam za mało kluczy, żeby się bawić w takie rzeczy. Przejdźmy tutaj. Wow! A będziemy sobie teraz mogli pograć nieco z żebraczkiem, prawda? No bo przecież to wyglądało jak boss. Możemy troszkę sobie pograć z żebraczkiem. O, jest kluczykens. O, ja miałem kasy nie zbierać. Co to za pigułka? Range up, świetnie. Bierzemy kartę. Bomberkę też bym zabrał, ale może na razie się powstrzymam. Chodźmy w kierunku arcade roomu. Dobra, nożykiem go zabiliśmy, pięknie. Ło, jak dosyć prosty pokoik, tak mi się wydaje. Tak, no właśnie, tak mi się wydaje. Safety cap, przydatny. Ale się powstrzymam. O, dwa gardziochy. Kurde, z takim damage to se możecie. Chodź tutaj, kolego, dziękuję. Kolejna skrzyneczka i... Tears up kolejny, wspaniale. Jeszcze lepsze łzy. Ło, oczko eteryczne, jak ja was nie znoszę. Strzelę jak z karabinu. Dobra, idzie. Kurde, niepotrzebnie te monety zbierasz. Ja sobie tę chwileczkę pogram. Dobrze, troszeczkę pograliśmy. No niestety muszę zrezygnować z tego pokoiku. Mogę się troszkę zranić w arcade roomie. Właśnie, wykorzystajmy może naszego Trikensa.
Aha, no właśnie. Teraz musimy zabrać Polaroida. I teraz. O, dziękuję, pieniążki, jeszcze więcej hajsu. Tylko żeby nie umrzeć, głupie byłoby stracić. No właśnie, może podejść mi nieco bardziej defensywnie. Znaczy defensywnie, ostrożnie do tego tematu. Pozbieramy pieniążki, wyczyścimy resztę pięterka. Tu już za bardzo nie ma czego czyścić. Tu może być jeszcze sekretny pokoik. Czy nożem da się popychać bomby? Nie da się. Tutaj mam jakąś, a to jest safety cap. Nawet nie chcę tam podchodzić, niestety musimy zabrać Polaroida. Czyli niestety, stety. Tutaj mamy całe serduszko, tak więc całkiem fajnie. Właśnie, żebyśmy jeszcze nie umarli przy tym zwiedzaniu. Też by było bardzo miło. Tutaj mamy jedną monetkę, wróćmy się może po tamto zdrowie. Ło, tutaj mamy mnóstwo pieniążków. O właśnie, i znowu mamy fulla. I tu mamy szare serduszko, którego nie zbierzemy oczywiście. Tak więc wyczyścimy sobie ten jeden pokoik może. No mamy nieco mało zdrowia, mimo wszystko wolałbym nie umrzeć, kurczę, jeszcze. Jest kolejna monetka. Sekretne pomieszczenia, może tutaj, a jak nie, to może tu. Kończą na się bomby. Ojoj, niedobrze. Tutaj może być jeszcze. Ja liczę na Eternal Heart oczywiście. O, nie zapowiada się na to, nie zapowiada się. Jeszcze mam jakąś arenkę. Ale aż boję się wchodzić z taką ilością zdrowia. Nie no, jest Polaroid, jakby było fatalnie, no to Polaroidem sobie wszystko wyczyścimy. Słuchajcie, jak tak teraz myślę, to zabranie Book of Shadows to mógł być jednak dobry pomysł. Chyba jednak źle, że go nie zebraliśmy. Jest żebraczek, wspaniale. O właśnie, i tu mamy jeszcze boss arenkę, na którą bardzo chętnie bym się dostał. Co to jest? The Joker. Czy ja chcę Jokera? To jest drugie Utero, tak więc nie interesuje mnie to. To jest po prostu mechanizm, który pozwoli mi się wyteleportować. Jest też zdrowie z tego, co widzę. Ale nie chcę się bawić w takie rzeczy. Tu mamy kluczyk Ensa. Narobiliśmy nieco kluczyków. Musimy się przecież przygotować do The Chest. O właśnie, Dog Food. Bardzo, bardzo fajnie. Naprawdę, jedna z lepszych rzeczy, jakie mogłem dostać. Może jednak wezmę... Nie, bo tutaj będą ogniska do zgaszenia. A w sumie właśnie, to mnie może wyrzucić na arenę. Jest na to jakaś szansa, prawda? Dziękuję bardzo. O, pająkersy. Świetnie. Muszę, zaraz jak wchodzimy do katedry, to przechodzimy na średnie, no nie? Tu mam jakąś skrzyneczkę. Jest jakaś pigułka. Dostałem pigułkę Tears Up jeszcze na maszynie. Full health. Bardzo fajnie. Czy teraz fajnie, to nie wiem. O, może jakiś Eternal Heart wpadnie. Byłoby miło. A chyba jest jeszcze... O, co to było? Tam Eternal Heart, no właśnie, wleciał. Sadonion. O kurde. Dobra, tego Eternala nie możemy stracić. Weźmy też tego do kwuda. Dobra, już olejmy tą arenę. Jeszcze nie wiem, czy tam byłoby coś przydatnego, tak więc jest dobrze. O kurde, a jeżeli na bosie nie ma żadnego eterycznego. Już było przecież eteryczne serce. No nie, to ja muszę szare pozbierać. Koniecznie jakieś eteryczne serce trzeba na tym poziomie zebrać. Tu mam jeszcze nieco pieniążków. Tutaj też jest Edaim, którego nie zbierzemy. Przynajmniej nie na razie. Tam mam jeszcze jeden pokój do wyczyszczenia. No liczę, Hermicie, że mnie na arenę wyrzucisz, nie powiem. Możemy sobie jeszcze nieco muszek narobić. No i pogramy oczywiście z żebraczkiem w Arcade Roomie. Nie wiem jak długo. O, jesteś, ty chory człowieku. Człowieku, duże słowo. Jest monetka. No i nie ma tu chyba niczego ciekawego. Może być jeszcze Eternal Heart w... Aha. No, będzie na pewno. Zwłaszcza, że prawie wszystkie ściany posprawdzałem. Tutaj wbijamy. Parasite! Co ty tutaj robisz? Jesteśmy już eteryczni z tego, co widzę, ale nie sądzę, żebyśmy aż tyle zdrowia zdobyli. A jeżeli zdobyliśmy, to co ja z nim porobiłem? Jeszcze się przejdę, poszukam tego sekretnego pomieszczenia, no bo nie wiem, gdzie ono może być. Tu jest monetka, więc może ją sobie zbierzemy. O, wiem, gdzie może być. Tutaj na dole chyba nie sprawdzałem, tak mi się wydaje. O, właśnie, tutaj przy tej ściance. Tak jest. I co mamy w środku? Skrzyneczka, a w niej dwa pająki, czyli nie było warto, zdecydowanie. Tak więc wracam do grania na żebraczku. Drodzy widzowie, po wyczyszczeniu piętra, no jak widzicie, dostałem nieco szarych serduszek, dostałem mnóstwo kluczy, mnóstwo bomb, sprawdziłem, co jest w tej bibliotece, niestety nie było nic ciekawego. Wbijamy do nieba. Eteryczna arena. To jest miejsce, w którym umrzemy. Ale ja chcę to zobaczyć. Ja chcę to zobaczyć, mam za mało zdrowia. Nie no, nie będziemy tam tego żebra Kensa karmić, no nie? Nie ten etap. Tak w ogóle, patrzcie się na naszego Meat Boya i patrzcie, jaki mamy zasięg. Jakie mamy tiersy standardowe. Co my tu mamy? Kane's Eye. To nas nie interesuje zdecydowanie. Co my tu mamy? Prayer Card.
Spróbujmy się wyteleportować, chociaż nie, bo wtedy i tak będziemy musieli po Gapiego wracać. Ojojojoj, dobra, eteryczne juniory, znaczy eteryczne Lary? Co ja miałem powiedzieć, już nie pamiętam. A, dobra, nieważne. Wiecie co, skoro dostaliśmy prayer carda, to jest szansa od losu. Musimy teraz czyścić piętra i nie tracić szarych serc. Ja mam pomysł, ja jestem mądry. Będziemy chodzić teraz cały czas z prayer cardem, będziemy go ładować i zrobimy sobie dwa health containery. Może nawet i trzy, jak Bóg da. Nie no, trzech raczej nie, ale dwa da radę. Pięknie, jest jeszcze jeden Eternal Heart. I może wyjdzie jeszcze jeden po wyrzeszeniu arenki. Bloat, umieraj. Pięknie, jeszcze jeden Eternal Heart, czy mi się wydaje? Tak jest. Ludzie, patrzcie, co się tutaj dzieje. Do widzenia. Tak jest, jak pięknie tę arenkę zrobiliśmy. Bierzemy oczywiście teraz prayer carda. No i co, napierdzielamy. Idziemy gdzieś w stronę Isaaca. Fortune Telling Machine, na to liczyłem tak po cichutku. Loki, ło. Eteryczny, żeby nie było, dobra. I teraz takie pytanko, nie wiem czy któryś z was, drodzy widzowie, będzie wiedział, ale jeżeli pokonam Isaaca z Polaroidem, przepraszam, i pojawi się ta skrzynka, a ja odłożę Polaroida, to nie będę mógł wejść do The Chest, prawda? Wydaje mi się, że nie, ale jeżeli byłoby inaczej, to moglibyście mnie poinformować. Proszę bardzo, dwa serduszka po wyczyszczeniu, ilu? Trzech pokoi. To jakiś rekord świata absolutny. Patrzcie na to, no dobra, ta gra zaczyna jakoś wyglądać. Kurde, trzy herf kontejnery. Ło, coś pięknego. Czyścimy dalej w takim razie. Wow. Dobra, dobra, dobra. Nie, nawet nie ma co spadać z takiego pokoju. Przecież on jest jakiś mega hardkorowy, kurde. Nie powinienem był stracić zdrowia w tamtej sytuacji. Bang. Okej. No chcecie naładować przynajmniej jeszcze jeden raz. Chociaż nie, bo wtedy Isaac mimo, że o jesteś. To nie, to jest pokój na przykład, z którego można wyjść. Kurde, bo się traci szare serduszka. Nie, wiecie co, nie wychodzimy na plus. To nie jest dobry pomysł, żeby te piętra zwiedzać. Może jakiś żebraczek się trafi, to by było miłe. Kurde, armia aniołków. Okej, bardzo ładnie. Brak gryziochy, igłówki. Kurde, to jest bardzo zły pomysł. Ja się pozbędę wszystkich szarych serc. Jeszcze na większy minus wyjdę. Dobra, no właśnie, na to liczyłem mniej więcej. Okej. No jak już tracić zdrowie, no to po maksie przynajmniej. Bęk. Tak jest, przez skałę teraz. Oczywiście na... Nie skujecie się, prawda? Nie. No właśnie, jeszcze spierdzielił. Tak więc nie było co liczyć na takie rzeczy. Tutaj jakiś top secret roomik mógłby wpaść. O właśnie, to jest jakiś pomysł. Dobra, nie chcę ciebie czyścić. Teraz którędy na bossa? No wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że tamtym w dół. Tylko nie tym, tylko tym drugim. Prayer carda nie użyłem, a ja stracę tego. No właśnie. Tak myślałem. W takim razie musimy się naładować jeszcze raz i tym razem rozegram to mądrze. Tego pół serduszka mogłem nawet nie zbierać. Anioł Kairy. O, myślałem, że ty. A dobra, ty strzelasz pewnie z seryjkami, prawda? A jednak nie. Jak się teleportujesz, to robisz takie dup. No ale to jeszcze do przeżycia. Szare serduszka spróbujemy wygrać na maszynie oczywiście. Gramy na niej w opór. Jakaś pigułka. Range up, jak najbardziej. Jeszcze więcej pieniążków. O, chyba idziemy w dobrym kierunku. Tak mi się wydaje. O, a jednak. Loki? Kurde, nie skacz tak. A to moje muchy tak was napierdzielają, no bo przecież chore obrażenia mają. Mucha ma obrażenia, podwójne obrażenia gracza. O, jest Eternal Heart, świetnie. Tu może być sekretny pokój. Co my tu mamy? O proszę, Edime 93, o akurat idealnie, żeby było na full. Bardzo fajnie. Jeszcze poszliśmy dobrą drogą na bossa. Zrobimy sobie jeszcze jedno zdrowie w takim razie. Kurde, a myślałem, że nie zbiorę, no nie? A jeszcze jakieś serduszka powinny wpaść, złota skrzynka, a w niej? No nic, jakieś... Co się stało? Straciłem zdrowie na tobie! Jak? Nie powinno tak być nigdy. Nie z moim... nie z moimi skatolami. No i wracamy się po zdrowie w takim razie. Trzy bomberki. Ja jeszcze tu wrócę, ale ja najpierw się nachapam zdrowiem. Tu może być top secret room. Może w niej też będzie Eternal Heart. Byłoby całkiem fajnie. Fajnie, kolejny herb container. Może tutaj coś będzie. A jak nie, to może tutaj. Kurde, bomby już tak wiecie, z przyzwyczajenia, że nic z tego nie wyjdzie. Maszyna, no dobrze.
No trzeba przyznać, że cztery serduszka na piętro robią wrażenie. Zobaczyłem, tutaj była złota skrzynka, w niej był kleszcz, a tutaj do tego pokoju przez przypadek wszedłem i wykorzystałem bombkę. Na maszynach pograłem bardzo krótko, bo mi powybuchały, ale dały mi mnóstwo monet. No wydaje mi się, że damy radę jeszcze na tym zdrowiu. Spróbujmy. Dwa serduszka jeszcze były w eterycznym pokoju, a musiałem się jeszcze wrócić po Gapi's Head'a przecież. A niestety wszystkie muchy potraciliśmy na poprzednim piętrze jeszcze, za właśnie. Najpierw zejdźmy na medium, żeby nie było takich akcji ciarajskich właśnie. Jest, jak ja mam do niego podejść? O właśnie, może, o właśnie, dobra. Teraz trzymamy się na dystans. Kurde, ale chore obrażenia zadajemy, no nie? Te nasze muchy podobnie. Coś pięknego. Dobra, dobra, dobra. Kolego, o, teraz miałeś slowa, masz slowa dalej. Dobra, już tyle z twojego slowa. Ej, ale zdrowie nie tracimy tak mega dużo, jest całkiem okej. Tylko on się tepa, ej, on obrażeń nie dostaje, co się stało? Isaac się zbugował, on obrażeń, dobra, dobra, już cofam to co mówiłem. Jest, dobra, umarł i jeszcze dał Eternala, fajnie. Aniołku, do widzenia. Jest pół serduszka, jest Eternal i spadamy. No i teraz ulubiony fragment wszystkich, czyli opening. Może najpierw tak, spacja. I co my tu mamy? Mini Shroom, zarąbiście. O, jacy malutcy jesteśmy. Best Friend, zaraz go wykorzystamy. Mam's Bra i Magneto. Czyli nie, no beznadziejny set. Naprawdę, tylko jeden przydatny itemek. Tutaj sobie postawmy. Kurde, niżej miałeś. Bo trzeba przecież gridę sklepać. O właśnie. Ja nie wiem, czy to było mądre, potraciliśmy może trochę much. Wpadnie nieco hajsu, który na nic się nie przyda. Dlatego już teraz go pozbieram. Bo nie liczę, że tu jakieś... Kurde. Miałem przejść dołem. Nie zrobiłem tego. Dobra, wiecie co, może tak zróbmy, żeby... czyszczenie pokoi w The Chest to nie jest najlepszy pomysł. Weźmiemy Mom's Bra. Mhm. Weźmiemy Mom's Bra. Już olać te muszki i tak je robimy. Jak to? Kurde, ale jestem debilem. Dobra, w takim razie idziemy z tobą. No i coś, ja coś tam wykombinuję. Tędy naokoło. Eteryczny glutoni. O kurde, jeszcze super grid. Szkoda, że tam jeszcze nie ma tego drugiego grida. Znaczy szkoda. Ja tam... Mnie tam to nie ziemi, nie chłodzi. Nie ziemi, nie chłodzi, nie ziemi, nie grzeje chyba. To ziemi mnie to, że tyle zdrowia tracę. Kurde. Dobra, dobra, dobra. Pretty Fly nas chyba delikatnie uratowały. Kurde, nie idź do mnie. O, fajnie, ćwiartka. Łyżka drewniana. Przy naszej prędkości, czy ja wiem, weźmy ją. Znaczy, wiecie, szybsze uniki, a latamy, więc... No dobrze, niech będzie. Wow, wow, wow. Pięknie, mnóstwo wybuchowych much. Bęk. Pół serduszka dla nas. Sprawdzajmy dalej. Aha, tu może być jakiś top secret room. Ale go nie ma. Więc spróbujmy przelecieć. O właśnie, nie stracimy zdrowia. O fajnie, Guardi, tak fajnie na zawsze tepa na środek pokoju wtedy, prawda? Ej, no i oczywiście się teraz wróci po Mom's Bra, kurde. Eternal Super Lust. Może jakieś, właśnie, może jeszcze serduszko z niego wypadnie. Wow, wow, wow. Tak jest, jest jeszcze Eternal Heart, fajnie. Co my tu mamy? Bad Guess. Weźmiemy cię na walkę z bossem ostateczną. W takim razie. No kurde, się boję tutaj. Tutaj, że tu właśnie zdrowie stracę. Dobra, daliśmy radę. Tutaj mamy Eternala. Weźmy sobie Equatche. Robimy sobie muchy. Zabieramy Mom's Bra. I wykorzystamy Bad Gaza na tym. Na Blue Baby. Nie no, kurde. Mamy takiego wspaniałego eterycznego Judasa. Szkoda oczywiście tych serduszek troszeczkę. Szkoda, że nie ma tego Sacred Hearta. Ale też jest zarąbiście. Szum. Dzień dobry, takie na sam początek spacja, ku i napierdzielamy. Ja nawet noża nie strzel, znaczy nie wyciągam, no nie. Bęk! Chyba najszybsze pokonanie Blue Baby'ego. O! Nawet nie zdążyłem ten. Nie zdążyłem iść po Eternala, bo mi gra od razu do skrzynki wyszła. Cóż, mam nadzieję, że wam się ten run podobał. Tutaj dodam wam jeszcze małego X-trasa dla wytrzymałych, dla wytrwałych. Trzymajcie się, cześć! Patrzcie, jakie mam wspaniałe podejście! Znaczy, miałbym, niestety go nie opublikuję, bo zobaczcie co się stało. Dostałem technologii i byłem na eterycznej arenie na poprzednim poziomie i dostałem Sacred Heart.
ten przedmiot, na który tak długo czekałem, pierwszy raz w życiu go mam. Kurde, nie wiem co on robi z tym laserem, ale razem z Kerthornem, kurde, ostro napierdziela, naprawdę ostro. Oprócz tego prawie jestem Guppy, mam Guppy Staila i wziąłem jeszcze Guppy Heada, znaczy Deadheada. Przez przypadek przyznam, bo straciłem przez to dwa herf kontejnery. Jak zresztą widzicie, mam jeszcze dwa życia. Cheers up, o kurde, jak mi szkoda tego nagrania. No ale niestety tego nie opublikuję, bo wyleciała mi znaczna część nagrania przez moją siostrę. No i w sumie to tyle, to ja nagram dla was kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć!